Bliżej pani naczelnik siedzi pan Rafał Sawicki, pan dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3 od 1 września. Pan kolejny, pan Marcin Pilarski, dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1. Ale to już później ewentualnie zrobię krótkie wprowadzenie. Teraz tak zaczniemy i skupimy się na oświacie. To może tak, na początek, jeżeli jak wygląda nabór do szkół podstawowych. Ten nabór, no ze względu na reformę oświatową rządu, no wygląda w każdej miejscowości w Polsce tak samo. Sześciolatkowie zostają w przedszkolach, siedmiolatkowie, no z racji tego, że już mają 7 lat, są w klasie pierwszej. Tych dzieci, proszę Państwa, w szkołach podstawowych mamy 162 sztuki. No i mamy taką sytuację, że w trzech szkołach ponad podmiejskich, a więc szkoła podstawowa w Mokrzyszowie dzieci mamy 11, w szkole podstawowej na Wielowsi tych dzieci jest 10 i w szkole podstawowej numer 11 na Sobowie dzieci mamy 8. Tu podjęliśmy taką decyzję, że utrzymujemy te klasy, mimo że nie są liczne, ale no nie możemy sobie na to pozwolić, żeby akurat szkoły podmiejskie, mimo że klasy są mało liczne, żebyśmy je wygaszali. Na przykład byłego prezydenta, który w Mokrzyszowie bodajże było 14 dzieci, nie zgodził się na oddział, no i w tym momencie szkoła, nie posiadające małe szkoły, nie posiadające nawet tego jednego oddziału, no niestety cierpią na tym dosyć boleśnie. Nie będzie oddziału tworzonego w szkole podstawowej numer 6 na Miechocinie, ale tam nie było żadnego naboru, tam żadne dziecko nie zostało akurat do szkoły zapisane. Jeżeli chodzi o pozostałe szkoły, już mówimy tutaj na osiedlach miejskich, no to mamy od 1 do 2 oddziałów. No sytuacja wygląda tak, nie inaczej, ale jak mówię, ale to nie, to ze względu na reformę, jaka została wprowadzona. Kłopot byłby taki, jakby nawet sześciolatkowie poszli do pierwszej klasy, no to kłopot mielibyśmy co zrobić z niektórymi przedszkolami, bo jeżeli chodzi o ilość dzieci w przedszkolach, to praktycznie status quo się utrzymuje i jest takie samo, jak było w 2015 roku. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o konkursy na dyrektorów, większość grona dyrektorskiego dostała ze względu na to, że powiedzmy jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani ich pracą, dostała propozycję przedłużenia na okres kolejnych 5 lat i tutaj mówimy o 4 przedszkolach. Przedszkole numer 3, numer 4, numer 9 i numer 17. W przedszkolu numer 12 będzie konkurs, ale to ze względu na to, że pani dyrektor odchodzi na zasłużoną emeryturę. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, w szkole podstawowej numer 4 nastąpi przedłużenie pani dyrektor i jeżeli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne, takie przedłużenie otrzymał pan dyrektor z Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika i pani dyrektor z poradni pedagogiczno-psychologicznej. Konkursy odbyły się w zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 1, numer 2, numer 3 i taki sam konkurs niedługo odbędzie się w szkole podstawowej numer 3. Ja teraz poproszę panią naczelnik o przedstawienie, no może nie głównych założeń, ale na temat informacji, na temat oświaty. To znaczy, docierały do nas informacje, znaczy pytania przede wszystkim o sytuację zatrudnienia nauczycieli w oświacie, jak wygląda sytuacja po tych zmianach i czego się możemy spodziewać. Jak wiadomo, sytuacja no, nie jest łatwa. Wynika to z czego? No, przede wszystkim wynika, tak jak tutaj prezydent powiedział, w pewnym stopniu z reformy, która została wprowadzona, z tego, że sześciolatkowie zostali zatrzymani w przedszkolach do klas pierwszych w tym roku. W związku z tym poszło znacznie mniej dzieci. Tych oddziałów mamy 8. Tak na dobrą sprawę, mniej więcej, jeżeli to było 300 osób ponad w tamtym roku, to w tym roku mamy
160 dwoje dzieci w klasach pierwszych. Wynika z tego, że no będą musiały być zwolnienia przede wszystkim w gronie nauczycieli 1-3. Tych zwolnień paradoksalnie nie ma aż tak dużo, jak spodziewaliśmy się, bo spodziewaliśmy się, że to będzie dotykało głównie nauczycieli właśnie nauczania początkowego, ale tam zgodnie z tym, co dyrektorzy nam przedstawili, mamy szacunki, że jest to mniej więcej tylko 5 osób, przy czym ja bym powiedziała, że te dane, no to znaczy tak, to są dane oficjalne na ten moment. Staraliśmy się zaproponować niektórym nauczycielom, tym, którzy mają kwalifikacje, o możliwość przejścia do przedszkola, bo liczyliśmy na to, że tam pojawią się etaty. Etaty się pojawiły, chociaż bardzo nieliczne, no natomiast nauczyciele, okazało się, nie są zainteresowani tym przejściem. Także te 5 wypowiedzeń zostało w tym momencie wręczone. Ich szacunkowo powinno być więcej, natomiast część nauczycieli nauczania początkowego zdecydowała się na urlopy zdrowotne, więc jak gdyby pozostają na stanie szkół podstawowych. Natomiast więcej jest przewidywanych szacunkowych zwolnień w szkołach, o dziwę, ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. W gimnazjum szacuje się, że jest to 7 osób i w szkołach ponadgimnazjalnych ja bym powiedziała, że te szacunki są mocno przesadzone, dlatego że w tym momencie nabór do szkół ponadgimnazjalnych one się jeszcze nie zaczął. I z moich wyliczeń jest tutaj aż 25 osób, natomiast na pewno to nie będzie tyle, dlatego że te dane, tak jak mówię, są chyba mocno przeszacowane, dlatego że w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1, tam gdzie dyrektorem będzie pan Pilarski, zostało wręczonych aż, znaczy nie zostało wręczonych, no przynajmniej pan dyrektor oszacował, że to będzie aż 11 osób, co jest dla mnie sumą, znaczy liczbą dość dziwną, dlatego że całe grono liczy około 43 osób, więc to jest 1/4 grona. Nie wiem skąd takie szacunki. I jeżeli chodzi w ogóle o liczbę tych wypowiedzeń, to tak jak mówię, jest ona w tym momencie mocno zawyżona, dlatego że znaczna część z tych nauczycieli posiada kwalifikacje do dzieci, do nauczania właśnie dzieci z autyzmem, ewentualnie mogą to być nauczyciele wspomagający w szkołach podstawowych, więc część tych nauczycieli na pewno znajdzie pracę i prawdziwa liczba, ilu nauczycieli straciło pracę, to tak naprawdę będzie możliwa do oszacowania nawet nie na początku września, lecz dopiero koło października. Dlatego, że te zatrudnienia na czas określony są też w to wliczone. I tak jak mówię, to są osoby, które zdobędą tą pracę na pewno we wrześniu, w październiku, wtedy, kiedy się okaże, jakie to zapotrzebowanie rzeczywiste jest. W tamtym roku było podobnie, że tych zwolnień na początku było bardzo dużo, później się okazało, że jednak większość osób gdzieś się tam ulokowała. Także liczymy tutaj, że tego będzie mniej, natomiast no, trzeba się z tym liczyć, że ogólnie sytuacja nie ulega poprawie, tylko się jednak no, pogorszyła, jeżeli chodzi o ilość, możliwość zatrudnienia. Z czego to wynika? Ja tu przyjrzałam się tym danym szacunkowym. Wydawałoby się, że w przedszkolach powinna liczba etatów wzrosnąć. W tym momencie zapisanych do przedszkoli mamy na 31 sierpnia, czyli zgodnie z SIO, 1152 dzieci. Dopisało się jeszcze 17, z tego co wiem, w ostatnich dniach. Natomiast w tym samym momencie, czyli rok wcześniej, w marcu 2015 roku, było 1254 dzieci w przedszkolach. Także pomimo, że sześciolatkowie zostali zatrzymani w przedszkolach, to liczba przedszkolaków i tak się zmniejszyła. Także ta sytuacja się nie poprawiła i tak jak liczyliśmy tutaj, że te przedszkola się zapełnią, to nadal została taka sytuacja, jak mieliśmy w tamtym roku. Czyli, że w jednym przedszkolu mamy obłożenie, jest 54 dzieci, w jednym jest 60, troje, w jednym 70, jedno dziecko, czyli są po 3 grupy. Więc sytuacja w zasadzie no, została utrzymana na tym samym poziomie co poprzednio i nadal jest tak jak w roku poprzednim, że przynajmniej jedno przedszkole mamy za dużo. Zlikwidowaliśmy oddziały zerowe po to, żeby już nie tworzyć zamieszania w szkołach podstawowych, no ale to też nie rozwiązało sytuacji. Także tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o stan zatrudnienia. Z mojej strony to chyba najważniejsze informacje. Czy są pytania do tej części, jak gdyby, jeżeli chodzi o zatrudnienie jakieś? Nie ma, czyli to wszystko, tak, wszystko wyjaśniłam. Jak nie ma pytań do części tej pierwszej, to
przejdziemy to do może drugiej. Tak troszeczkę jeszcze na temat konkursu. Dlaczego zdecydowaliśmy się na konkurs w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1? No proszę sobie Państwo, proszę sobie wyobrazić, że to jest najpiękniejsza tarnobrzeska szkoła, bo najnowsza, niestety świetni nauczyciele, ale pan dyrektor no, nie stanął na wysokości zadania, bo tych dzieci z roku na rok było coraz mniej. No tak rozumiem, że troszeczkę funkcja byłego dyrektora, no jeszcze dyrektora no, do 31 sierpnia. Ta funkcja pana dyrektora przerosła, dlatego też zdecydowaliśmy się postawić na dyrektora menadżera. Takim dyrektorem jest pan Marcin Pilarski i tutaj zaraz pan Marcin powie, jakie ma pomysły na szkołę. No tutaj, jeżeli chodzi o konkurs, no to czy jeden pan kandydat, drugi pan kandydat, czy pan dyrektor z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2, pan Marek Szczytyński, który też akurat wygrał konkurs, no byli na konkursie bezkonkurencyjni. My stawiamy na zawodowców i chcielibyśmy przy pomocy akurat tej dwójki, która tutaj jest, zrobić tak, żeby te nabory z roku na rok były coraz lepsze, szkoły, a te szkoły były coraz bardziej atrakcyjniejsze. Teraz poproszę pana Marcina Pilarskiego o krótkie przedstawienie się. Dzień dobry. Nazywam się Marcin Pilarski, jestem żonaty, mam troje dzieci. Do końca sierpnia jestem dyrektorem Regionalnego Centrum Edukacji w Gnisku. Przyznam tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu historii. Jestem magistrem marketingu zarządzania, oprócz tego mam studia hotelarskie, studia żywienia oraz studia podyplomowe z prawa gospodarczego. Może powiem historię o sobie. Do szkoły w Gnisku przyszedłem we wrześniu 2012 roku. Osób było 500 w szkole, 15 osób, około 20 w internacie. Szkołę zostawiam, gdzie jest na dzień dzisiejszy osób ponad 600 i 8 osób w internacie. Poprzez pewne ruchy, które udało się zrobić, żeśmy przez te lata nikogo nie zwolnili. Oprócz tego, żeśmy zatrudniali osoby z bezrobocia i osoby uzupełniały etaty z powiatu. Takim ruchem, który to nam zagwarantowało, było ściągnięcie młodzieży z Ukrainy. To jest obwód zboczowski, lwowski, to są ziemie polskie, rodów sobieskich. Skoro udało się u nas w Gnisku i nauczyciele mają pracę, niektórzy w godzinie ponadwymiarowej naprawdę myślę, że sobie chwalą i nie narzekają, dlatego trzeba zrobić to w pewną brzegu. Ja myślę, że jest potencjał i tutaj przychylność pana prezydenta, że uda nam się to zrobić, żeby młodzież była zadowolona i nauczyciele, żeby mieli pracę. Bo jednak nieznacki w rodzinie to jest wtedy, gdy nie ma pracy. A ja jestem po to, żeby tą pracę zabezpieczyć i żeby szkoła funkcjonowała i żeby mieli nauczyciele pracę i żeby młodzież była zadowolona z tego tytułu, że o tej szkole chodzi. Dziękuję. Pan dyrektor drugi może teraz. Tak jest, no to poproszę pana Rafała Sawickiego. Nazywam się Rafał Sawicki. Szanowni Państwo, jestem tarnobrzeżaninem. Tutaj się urodziłem, tutaj stawiałem pierwsze kroki. Do szkoły, w której zostałem dyrektorem, uczęszczałem. Tam w roku 97 złożyłem egzamin maturalny. Od 14 lat również pracuję w tej szkole jako nauczyciel, także można powiedzieć, że tą szkołę znam bardzo dobrze, znam jak własną kieszeń. Dlaczego podjąłem się tej funkcji? Myślę, że do tej funkcji przygotowywałem się, Szanowni Państwo, od już wielu lat. Mentalnie się przygotowywałem jako absolwent tej szkoły, jako początkujący nauczyciel. A pamiętam tą szkołę, wiadomo, że był wtedy wyż demograficzny, czasy były zdecydowanie inne, ale pamiętam tę szkołę tętniącą życiem. Pamiętam tę szkołę, która pękała w szwach. Wiadomo, że demografii się, Szanowni Państwo, nie oszuka, ale myślę, że nie zabraknie mi w przyszłości, w niedalekiej przyszłości, entuzjazmu, pomysłu do pracy, aby naszą tarnobrzeską budowlankę, i mówię tego świadomie, naszą tarnobrzeską budowlankę, z powrotem wprowadzić na drogę właściwą, ponieważ budownictwo w Polsce, w Tarnobrzegu, jak i w naszym regionie było, jest i to budownictwo będzie.
Domy się budowały, będą się budowały, drogi również, obiekty będą powstawały, mimo że w Tarnobrzegu, w okolicach nie mamy wielkiego przemysłu, ale wbrew niektórym osobom tarnobrzeska budowlanka ma rację bytu. Mimo że obecnie naboru do tarnobrzeskiej budowlanki nad naborem mocno pracujemy, to jestem pewien, że wraz z moimi nauczycielami, którymi pracuję obecnie, jak i wszystkimi przyjaciółmi tarnobrzeskiej budowlanki uda nam się tchnąć takiego nowego ducha do tej szkoły, ponieważ w tarnobrzeską budowlankę, Szanowni Państwo, warto stawiać i warto inwestować. Warto inwestować w prawdziwych fachowców, wykwalifikowaną kadrę, a takich fachowców obecnie w Tarnobrzegu i na naszym rynku brakuje. Także, tak jak Pan Prezydent powiedział, nastał czas na zawodowców w Polsce i jesteśmy tego świadomi również, że w Tarnobrzegu, jak i w okolicach, ten czas na zawodowców również nastał i naszym zadaniem będzie uświadomienie wszystkich, całe środowisko nasze lokalne, a szczególnie rodziców, gimnazjalistów, że warto kształcić się na kierunkach zawodowych, na kierunkach technicznych, aby mieć w przyszłości dobry fach w ręku. A z tego wszyscy będą korzystali i efekty na pewno będą wymierne. Dziękuję. Proszę Państwa, ja bym tutaj jeszcze chciała właśnie uzupełnić o takie informacje, ponieważ tak jak tutaj wspominaliśmy kilkakrotnie, zależy nam bardzo na szkołach ponadgimnazjalnych, szkołach zawodowych. Liczymy na to, że po ogłoszeniu 27 programu przez nowy rząd, tam również też takim dużym blokiem jest postawienie na zawodowców. W związku z tym tak liczymy na to, że ta nasza strategia, którą będziemy chcieli wprowadzić w Tarnobrzegu, w jakiś sposób się w to wpisze. Napisaliśmy, tak jak już wspominaliśmy wielokrotnie, kilka konkretnych projektów. Chcemy zainwestować w te szkoły, ponieważ jesteśmy miastem na prawach powiatu. W związku z tym liczymy na to, że uda nam się te dzieci ściągnąć. W tym momencie mamy piękne budynki, bardzo dobrze wyposażone szkoły, no i niestety tej młodzieży mamy za mało. Musimy zrobić tak, żebyśmy byli konkurencyjni, żeby młodzież do nas chciała przyjeżdżać, a nasze szkoły, te ponadgimnazjalne, no cieszyły się popularnością, powiedziałabym tak, jak wskazały konkursy. Rolnik, tak będę mówiła tymi nazwami popularnymi, rolnik powiedzmy sobie utrzymał status quo, to znaczy tam jest nabór dobry, wyniki są dobre i stan zatrudnienia i też dyrektor, dlatego wygrał konkurs, nie zmieniły się, czyli ta szkoła jak gdyby utrzymuje swoją rangę i renomę. No natomiast no, zespół szkół numer 1, który jest szkołą chyba najlepiej wyposażoną w Tarnobrzegu, troszeczkę nas rozczarował, dlatego że tam ubyło etatów aż 18 w ciągu 5 lat. No i ta liczba teraz tych 11 domniemanych nas trochę przeraziła, bo się okazuje, że ubyło tych nauczycieli bardzo dużo. I podobnie budowlanka, tak jak tutaj pan dyrektor wspomniał, no sądzimy, że akurat takie kierunki jak budowlane powinny się cieszyć ogromną popularnością, bo budować się zawsze będzie i praca w tej dziedzinie jest, a jednak młodzież nie bardzo chce się kształcić w naszej budowlance, mimo że w Nowej Dąbie bodajże tam akurat szkoła Stalowej Boli, podobno nabór jest doskonały i pęka w szwach, także chcielibyśmy te dzieci przyciągnąć do nas. Dlaczego? No ja nie ukrywam, że mnie tu serce boli, jeżeli mówię o tej ilości właśnie brakujących etatów, bo sytuacja w Tarnobrzegu no, nie musiała być tak dramatyczna. Ja nie ukrywam, że zależy mi na tym, żeby nauczyciele, którzy teraz pracują, są powiedzmy w tym wieku średnim, żeby oni tą pracę utrzymali. Składa się na to kilka czynników, nie tylko niż demograficzny, ale właśnie tak jakbym powiedziała, nasze może zbyt małe, znaczy może nie nasze, ale te starania właśnie tak jak powiedzieliśmy, może za mała atrakcyjność, może za mała promocja w poprzednich latach. Nie ukrywam, że też sytuacja związana z emerytami, emerytura jest przywilejem, ale w Tarnobrzegu, proszę Państwa, mamy na dzień dzisiejszy czynnie pracujących 27 emerytów, przy czym 66 nauczycieli, którzy nabyli prawo do zasiłku kompensacyjnego, a osób tracących pracę no jest zdecydowanie mniej, także chciałabym, żeby w ciągu tych 3-4 lat ta sytuacja w zatrudnieniu nauczycieli się po prostu unormowała, więc staramy się robić wszystko, żeby tą pracę
zapewnić i tym głównie się kierujemy. Jeszcze tu chciałam na koniec powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, jeśli chodzi o sytuację finansową. Nie ma się co łudzić, że jest łatwo, bo tak jak żeśmy wspominali, pieniędzy mamy za mało, te 11 milionów długu mamy, ciągle staramy się z niego zejść, ale robimy to kosztem pewnych oszczędności. W związku z tym bezwzględnie dosyć, tutaj jest moja prośba też do dyrektorów i społeczności szkolnych, żeby rozumieli nas, godziny karciane w tym roku znikają. Liczymy na aktywność nauczycieli, niestety tych, którzy mają pracę, że jednak będą się starali zrozumieć nas, że pewnych rzeczy nie możemy oferować, dlatego że chcemy doprowadzić do równowagi finansowej. W związku z tym bon jest takim narzędziem, który pozwala nam pilnie przyglądać się temu, jak te koszty wydajemy. Wydajemy i tak na oświatę, tak jak mówię, bardzo dużo, dlatego że wszystkie środki zainwestowaliśmy w projekty, no i będziemy musieli teraz zainwestować również w internat, co w przyszłości pozwoli nam zracjonalizować koszt utrzymania tego budynku, dlatego że w tym momencie w internacie mamy od 20 do 40 uczniów, a internat jest obliczony na 100 osób, więc budynek utrzymujemy, budynek praktycznie stoi pusty, trzecie piętro, tam wiatr hula, jest nieocieplony, jest nieefektywny, a jednak utrzymać go trzeba. Także tutaj wspólnie z nowym dyrektorem chcemy doprowadzić do tego, że budynek zostanie wyremontowany. Własnymi środkami będziemy remontować trzecie piętro, pozostałe dwa piętra są wpisane w projekt. W projekt jest wpisana termomodernizacja, także liczymy, że za 3 lata internat będzie odnowiony i będzie pełen dzieci. W ten sposób dzięki subwencji nam się on skalkuluje i wyjdziemy na swoje, tak bym powiedziała. Także taka jest mniej więcej nasza polityka. Jeszcze chciałam to powiedzieć słówko o strategii. Przygotowaną mamy już prawie w całości strategię dla zawodowców. Na temat tej strategii będziemy się starali rozmawiać w jesieni. Zorganizujemy kolejną debatę po ogłoszeniu programu, powiedzmy tego rządowego. Postaramy się jeszcze przyjrzeć, jak wygląda program, jakie są nasze założenia, jak wygląda nasza strategia. Porównamy to i oddamy to pod konsultacje społeczne. Także w trakcie debaty zaprosimy wszystkich zawodowców, nauczycieli i wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia na temat szkół zawodowych. I będziemy dyskutować nad tą strategią, zanim ją postaramy się wdrożyć w życie. To tyle z mojej strony. Ja dziękuję. To proszę Państwa, to tak jak pan dyrektor Sawicki powiedział, że tu praktycznie będziemy walczyć o każde dziecko i nie tylko dyrektorzy, ale też samorząd. Tutaj przy takiej mocnej współpracy pana dyrektora Pilarskiego udaje nam się pozyskiwać młodzież z Ukrainy, tak jak pan dyrektor powiedział, z okolic Złoczowa. W tym momencie na dzień dzisiejszy mamy około 47 podań. No tak liczymy na razie, że tak w tym roku jesteśmy w stanie pozyskać w granicach 50 dzieci z Ukrainy. Te dzieci będą zagospodarowane w internacie. Także tutaj jeżeli chodzi, tak jak pani naczelnik powiedziała, tych dzieci w internacie w tym momencie jest między 20 a 40, to w zależności od pory roku. No, jeżeli te dzieci z Ukrainy, a mówimy tu o dzieciach, które są zapisane, czy będą zapisywane do szkół ponadgimnazjalnych, w większości zespół szkół numer 1, zespół szkół numer 2 i parę osób chyba do liceum ogólnokształcącego, to wtedy praktycznie internat będziemy mieli już wypełniony do tych 100 osób. Tak jak pani naczelnik powiedziała, będziemy starali się zagospodarować jeszcze kolejne, to trzecie piętro, by w latach następnych też pozyskiwać dzieci z Ukrainy. To też jest 50 dzieci, to praktycznie to są dwa oddziały, także to są na te dzieci jest subwencja i do szkoły i na internat, także wzorem niektórych miast w Polsce, akurat przy granicy wschodniej też staramy się przez te dzieci, no nie powiem, że ratować tarnobrzeską oświatę, bo o tą oświatę już walczymy praktycznie od 2 lat, ale na pewno będzie to wzmocnienie, a korzyści będą i z jednej, i z drugiej strony. Jak z barierą językową? Różne przedmioty, różne nauczyciele, jednak... Te dzieci tutaj pan dyrektor może powiedzieć, one są... Znaczy, te dzieci, jak są w blisku WCZ, to tak, one już się uczą na Ukrainie polskiego, a oprócz tego ministerstwo przewiduje 5 godzin tygodniowo dodatkowo języka polskiego. Czyli to jest utrzymanie też dla polonistek. Mhm.
Czyli mówię tak, jest w tej chwili w RCZ Siedlisku. Na 47 osób, które są, jedna osoba prawdopodobnie pojedzie na koniec roku, bo się nie uczy, ale 3/4 uczniów mają średnią ponad 4 i nawet dziewczynka z Lesią, Olesia Kłyrycz ma ponad 5. Czyli oni się bardzo dobrze uczą, te dziewczyny. Bo akurat jest pół na pół, jest połowa chłopców, połowa dziewczyn. Więc bariery językowej, na pewno na początku jakaś tam bariera jest, ale myślę, że oni bardzo szybko nauczą się płynnie po polsku. I na pewno w przyszłości zasilą uczelnie wyższe w Polsce. Daj Boże, żeby to było w Tarnym Brzegu. Ja mam jeszcze pytanie do pani naczelnik, jak jesteśmy przy wojnie światowym, czy są już jakieś policzane efekty od wprowadzenia tego bonu? Czy już można mówić o jakichś oszczędnościach? To znaczy tak, w tamtym roku, tak jak mówiłam, miesięczne oszczędności wynosiły około 35 tysięcy, ale proszę Państwa, bon nie został wprowadzony, jakby to powiedzieć, jako sposób na oszczędzanie, tylko jest to narzędzie, które pozwala monitorować to, co tak naprawdę jest. Dlatego, że kiedy nie mieliśmy bonu, zatrudnianie nauczycieli odbywało się na takiej zasadzie, powiedzmy sobie, uznaniowej. Każdy dyrektor mówił, że no, ma takie i takie zapotrzebowanie tylu i tylu nauczycieli i generalnie rzecz biorąc ręcznie było to sterowane, że no, rzeczywiście tyle z wyliczeń wynika. Nikt nie był w stanie tego tak dokładnie skontrolować, natomiast bon w przeliczeniu na ucznia, tak jak to wielokrotnie tłumaczyłam, pozwala zracjonalizować te etaty. W związku z tym bon to jest tak naprawdę narzędzie organizacyjne, które tylko pozwala nam kontrolować stan zatrudnienia. I on tylko temu służy. On nie będzie przynosił nam jakichś ewidentnych oszczędności w następnych latach z wyniku samego działania bonu, bo on działa za każdym razem w ten sam sposób. Pozwala nam, tak jak mówię, policzyć. Zmniejsza się liczba dzieci, automatycznie mamy przelicznik, ile powinno wyniknąć z tego etatów, czyli na ile nas stać. I nie ukrywam wcale, że w tym roku bon no, drastycznie w tych szkołach, powiedzmy, pozamiejskich, na osiedlach podmiejskich, on się absolutnie nie dopinał. Także mamy przynajmniej świadomość, ile musimy do tych szkół dołożyć i ile nas racjonalnie to kosztuje, że te 3 oddziały takie malutkie utrzymujemy. On nam tylko pozwala pokazać, jaka jest rzeczywista sytuacja. Bo on jako program liczy. W trakcie wprowadzania tego bonu, że padła tam kwota, ile ta firma, która wprowadziła To znaczy 40 tysięcy w sumie za sam audyt i bon, bo 20 to jest i tak program, który i tak kupujemy jako arkusz organizacyjny. Znaczy miliona, tylko nie, to tak jak powiedziała pani naczelnik, ja wiem, tylko kwestia jest taka, bo tutaj nie mówimy o oszczędności w oświacie, bo jeżeli powiedzmy zaoszczędziliśmy na bonie organizacyjnym, to te pieniądze, nawet większe pieniądze przeznaczamy na akurat czy na remont, czy na termomodernizację placówek oświatowych, gdzie planujemy w 2017 roku wydać kilkanaście milionów złotych. To nie można mówić tutaj o oszczędności w oświacie, gdzie my w tą oświatę inwestujemy większe pieniądze. To znaczy liczba etatów się zmniejsza, ale liczba etatów się zmniejsza cały czas, dlatego że zmniejsza się liczba dzieci. To jest jedno z drugim związane, a bon jest tylko narzędziem, które pozwala to liczyć. Podejrzewam, w tamtym roku ubyło nam około 11 do 14 etatów w całym mieście. No w tym roku liczymy na to, że będzie to chyba liczba porównywalna. Ale tak jako ciekawostka, w 2014 roku też było tak około 11 etatów, gdzie nie było bonu organizacyjnego. Także to nie jest tak, że bon organizacyjny powoduje, że tutaj nagle wzrasta zwalnianie nauczycieli. Jeszcze jedno pytanie o tych urlopach zdrowotnych. Powiedziałam, że część nauczycieli przeznaczonych do zwolnienia przechodzą na te urlopy zdrowotne. I kto za to płaci, te urlopy zdrowotne? No niestety za to płaci miasto, czyli wszyscy płacimy. No właśnie, bo to sama nazwa mówi urlop zdrowotny, służy chyba podradowaniu jakiegoś zdrowia i tak dalej. Czyli nagle zdrowie nauczyciel, który jest dzisiaj w pracy, jutro otrzymuje, czy wie, że będzie zwalniany, on ucieka, to po prostu się z nim porządku, myślę. Nauczyciele mają takie prawo i z tego korzystają, także tutaj no, ciężko polemizować z tym. Takie są przepisy i... Mhm. To
To tak na zakończenie, proszę Państwa, jeżeli nie ma pytań, to poproszę pana dyrektora Rafała Sawickiego, żeby powiedział jako organizator, żeby powiedział o ogólnopolskim olimpiadzie Buduj z Pasją. Tak, szanowni Państwo, w dniach 12-13 maja w Tarnobrzegu, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 naszej tarnobrzeskiej budowlance, odbędzie się 5. finał Olimpiady Budowlanej, ogólnopolskiej Olimpiady Budowlanej Buduj z Pasją. Jest to wielkie, historyczne wydarzenie, myślę, że nie tylko dla szkoły, dla budowlanki tarnobrzeskiej, jak i również dla miasta, ponieważ finał Olimpiady nieczęsto gości w mieście, jakim jest Tarnobrzeg, a nam, organizatorom, czyli szkole, jak i również Centrum Kształcenia Praktycznego, udało się namówić kapitułę, udało się namówić Krajową Federację Edukacji Zawodowej i Sportu Budowlani do tego, żeby ten finał odbył się w Tarnobrzegu. Szanowni Państwo, 16 najlepszych ekip, dwuosobowych ekip zawita do naszego miasta i będą rywalizować w dwudniowych zmaganiach o prymat najlepszych budowlańców w Polsce. Patronat honorowy objął prezydent miasta Tarnobrzega nad imprezą, jak również Ministerstwo Edukacji Narodowej. Natomiast sponsorem generalnym przekazującym duże nakłady finansowe na organizację olimpiady jest firma Sopro. Oprócz tego sponsorami mniejszymi są inne firmy znaczące budowlane w Polsce. I dwudniowe zmagania na pewno będą się cieszyły dużym zainteresowaniem, bo już wiemy o tym, że świadczy o tym duża ilość firm zainteresowanych szkoleniem nauczycieli, jak i kadry pedagogicznej, uczniów, która będzie gościła w budowlance w Tarnobrzegu. No i ja uważam, że jest to taki dobry prognostyk na przyszłość. Jest to kapitalna promocja szkoły naszej, tarnobrzeskiej budowlanki, jak i również promocja miasta. Także gorące słowa uznania tutaj dla prezydenta miasta Tarnobrzega, który również bardzo mocno zaangażował się w organizację tego turnieju. A wszystkich mieszkańców Tarnobrzega serdecznie zapraszam jako dyrektor szkoły do Domu Kultury 13 maja na godzinę 12 na wręczenie nagród, ogłoszenie werdyktów, ponieważ myślę, że warto być i zobaczyć, z czym młodzież się zmaga. Tak jak już powiedziałem, jest to wielkie, historyczne wydarzenie dla tarnobrzeskiej budowlanki, ale i miasta Tarnobrzega. Serdecznie zapraszam. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, już nie zadałem się na koniec. W ostatniej konferencji nad jeziorem dowiedzieliśmy się, że nie będzie plaży dla psów. Co będzie teraz w tym miejscu, co była Tutaj, powiedzmy, sprawami infrastruktury nad jeziorem Tarnobrzeskim zajmuje się prezydent Wojciech Brzozowski. Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.